Dzisiaj mamy 10. jubileuszową edycję Akademii Młodych Serc. Bardzo się cieszymy, że coraz więcej osób do nas gości w nasze mury Politechniki Opolskiej. Odpowiedzieliśmy w takim razie na potrzeby Opolan, potrzeby osób, które chcą dowiedzieć się bardzo ciekawych rzeczy z różnych dziedzin nauki, no i otoczenia społecznego. Za nami 10. edycja Akademii Młodych Serc, 10. oczywiście jubileuszowa. W tym roku zapisało się ponad 120 osób na wykłady, średnio chodziło około 70-80 osób, więc za każdym razem cieszyliśmy się z dużej frekwencji. Wykłady tradycyjnie w Opolu i ponownie wydział, można powiedzieć, zamiejscowy w Suchym Borze. Tematyka była bardzo różnorodna, od tematów związanych z turystyką, zdrowiem, filozofią, psychologią, sztuką, ale że była to jubileuszowa edycja, to wśród wykładowców byli również rektorzy. Dzisiaj już na zakończeniu wykład miała dr Anita Stanik-Bessler, pani prorektor spraw kształcenia i dydaktyki. Opowiadała o miejscach, odległych miejscach na całym świecie, które udało jej się odwiedzić. 10. rok już jestem na wykładach Politechniki Opolskiej jako Akademia Młodych Serc. Jesteśmy tutaj od samego początku. Jest po prostu przepięknie. Cudowni ludzie, nowe znajomości, nowe myśli, nowe, w ogóle wszystko jest po prostu dla nas bardzo przyjemne. Każdy wykład jest po prostu rewelacyjny. Przychodzimy praktycznie na każdych. Przy rozmowach z moimi znajomymi, kiedy mówię, że 10. rok studiuję, to tak patrzą z niedowierzaniem do mnie, że chyba za bardzo poważnie traktuję tą uczelnię, bo oni chodzili góra 5 lat. Z wykształcenia jestem elektronikiem. W pewnym momencie była propozycja poznania laptopa i tak dalej. Nie? I mimo, że codziennie z laptopem miałem do czynienia, to jeszcze mi się coś nowego nauczyło. Jestem bardzo zadowolona. Przede wszystkim bardzo ciekawe wykłady rozszerzające światopogląd i uaktywniające, stymulujące mózg, co w naszym wieku bardzo się przydaje. Po przejściu na emeryturę czułam potrzebę jakiejś integracji z ludźmi, no aktywizacji, bo czas obecny to jest czas taki, bardzo szybkie zmiany zachodzą, no i człowiek, który został w domu, nie może zostać i nie poszerzać swojej wiedzy na różne tematy. Także musimy gonić młodych ludzi, musimy gonić cywilizację, nadążać, żebyśmy się czuli dobrze. Poza tym jest to integracja społeczna też. Mnóstwo ludzi się poznaje, integracja intelektualna, bo tu można brać udział w bardzo dużo różnych i warsztatach, i kursach, gimnastykach. Co do wykładów, są naprawdę przygotowane fantastycznie. Różni wykładowcy, różne dziedziny, a z zainteresowaniem każdy wykład słucham i z każdego wykładu, nawet najbardziej trudnego, coś wyniosę. Nawet z tematów, które mnie kiedyś nie interesowały. Poza tym każde rozpoczęcie roku akademickiego to gaudeamus, to tak właśnie no, ciarki przechodzą, przypominają się lata młode, no i młody duch, który jeszcze w człowieku tkwi.